Normalnie gorzej niż z grą o tron. Będę dzisiaj jak saper. Mogę się tylko pomylić raz. Okoń w sieci zawsze dobrą książkę ci poleci. Katarzyna Grochola, znana, lubiana i nawet powiedziałbym, że kochana, bo jak zobaczyłem ten sznur, tą potężną kolejkę na targach w Warszawie, to byłem pod ogromnym wrażeniem. I tam były córki, matki, żony i kochanki, ale też mężczyźni. I w pewnych momentach pomyślałem, że Grochola to chyba religia, bo były nawet panie, które po prostu prosiły o to, by podtrzymać je przez momencik za rękę. Ale z drugiej strony nie wolno tutaj ani ujmować, ani też się dziwić, bo wiele, wiele lat trzeba sobie zapracować na taki autorytet, na takie poważanie wśród fanów. Napisać powieści obyczajowe w tym przypadku, które sprzedadzą się w wielomilionowych nakładach, zostaną zekranizowane i żeby było jeszcze zabawniej, to w tych kolejkach stali tacy, co w ogóle nie czytali, bo kupowali na prezent dla mamy, dla siostry, tak jak zrobiłem to ja. A propos... Halo? Pamiętasz, jak ci brat załatwił na imieniny książkę Grocholi nową z podpisem? No, pamiętam i... I jak ci idzie czytanie? Jeszcze kończę inną. A, to na razie. Ale ja na szczęście przeczytałem i powiem wam, czy ten transfer do gatunku kryminalnego należy do udanych. Fabuła w książce Zranić marionetkę jest tak skonstruowana, że właśnie boję się tych spoilerów, bo cokolwiek bym nie powiedział, już mogę wam zdradzić za wiele. Więc krótko, o czym jest? Ta książka jest o miłości i zemście. Ucieszyłbym się, gdybym już na tym mógł zakończyć tę recenzję, ale wy na pewno chcecie wiedzieć więcej. Jak w większości kryminałów, rozpoczyna się od morderstwa i my właśnie ten akt śledzimy w pierwszych fragmentach, bo ta książka pozbawiona jest rozdziałów, jest pisana jednym ciągiem. Gdzieś w tle słychać sączącą się muzykę klasyczną prosto z bardzo drogich winyli. Nasza ofiara siedzi związana na środku pokoju, prawie jak w kanibalu, akt przemocy dokonuje się, ma delikatny posmak seksualny, posmak to złe słowo, no i długo nie dowiemy się, kto jest tym zwyrodnialcem i czy ta ofiara zasłużyła sobie na taką śmierć, ale na miejsce przybywa policjant, komisarz, który będzie zajmował się tym śledztwem o dość dziwnym, jak na polskie realia, imieniu Nathan. I po kilku ciekawych wydarzeniach, opisach i wprowadzaniu bardzo znaczących dla tej powieści postaci pojawi się Weronika, która jest antropolożką i która pisze pracę na studia i że ma bardzo miłego profesora, który ma chyba jakieś wtyki, to wkręca ją w to śledztwo i ona oto z Nathanem będzie zajmowała się całą tą sprawą. Mam nadzieję, że nie brzmi to zbyt skomplikowanie, ale no wiecie, ciężko się recenzuje, jak się ma pod nogami pole minowe ze spoilerów. I przygotowując się do tej recenzji, wpadła mi do głowy jedna myśl. Czy Katarzyna Grochola to taki Mercedes w porównaniu do tych wszystkich maluchów będących na scenie kryminalnej? I że to tak naprawdę doświadczenie pisarskie, a nie znajomość gatunku czyni danego pisarza takim dobrem. I właśnie na tę jakość Katarzyny Grocholi składa się wiele rzeczy. Pierwszą istotną rzeczą, której nawet sama autorka wspomniała, to to, że dostosowała gatunek do historii, jaką chciała opowiedzieć. A ta książka dotyczy bardzo drażliwych problemów, które powoli wychodzą gdzieś z cienia. Coraz odważniej o nich się mówi. Mam tutaj na myśli i gwałty, i molestowania, i także pedofilię. To daje wam wskazówkę, że ta powieść nie jest skierowana do młodszych czytelników. Niektóre sceny ociekają tutaj brutalnością i nie mam tutaj na myśli tylko aktów przemocy fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej. I na szczęście te wszystkie składniki, które ze swojego przepisu do tego garnuszka wrzuciła tutaj Katarzyna Grochola, są w tak dobrych proporcjach podane i wymieszane taką profesjonalną, widać porządną łyżką i dobrym garnkiem, który się nie przypala, że ta powieść nie jest ani pretensjonalna, ani nas nie próbuje w żadnym stopniu umoralnać, no może poza niektórymi fragmentami, gdzie to właśnie nasz nieporadny i trochę zbytnio idealistyczny pan policjant wygłaszał jakieś tyrady na temat tego, jaką wartość ma państwo prawa i tak dalej, i tak dalej. Ale te najważniejsze dla powieści sceny nie posiadały przerostu formy nad treścią. Momentami czułem się, jakbym oglądał trochę film dokumentalny, trochę reportaż, a trochę thriller psychologiczny. I to chyba ten element, który najbardziej spodobał mi się w tej powieści. Bo chcę, żebyście wiedzieli, to
nie jest kryminał, bo jest to bardziej powieść obyczajowo-kryminalna, bądź też obyczajowa z wątkiem kryminalnym. Tutaj akcja nie gna na łeb, na szyję, nie gonimy tego mordercy, bo dość szybko dowiadujemy się, kto tutaj stoi za tymi wszystkimi zbrodniarzami, ale najważniejsze jest właśnie to całe tło, ta wiarygodność bohaterów budowana przez wiele stron. Nie chcę tutaj porównywać do Stephena Kinga, ale to Stephen King przyzwyczaił mnie do tego, że żeby powieść była dobra, to trzeba zbudować wiarygodnych bohaterów i napisać takie dialogi, które wydają nam się prawdopodobne, które gdzieś tam kiedyś słyszeliśmy. Dlatego mimo tych drobnych mankamentów, ogółem ta powieść jest bardzo dobra. Przypomina mi to trochę powieść Dolores Redondo, która trafiła na moją top listę z zeszłego roku przeczytanych książek. I to też była powieść niby kryminalna, ale bardziej obyczajowa. I ta cała warstwa, te całe portrety psychologiczne były dla mnie zdecydowanie bardziej ciekawe, aniżeli takie gonienie z jęzorem do pasa za zbrodniarzem, próbowanie nie pogubić się gdzieś po drodze, bo tu wyskakuje jakiś nowy bohater, a tutaj cień podejrzenia na tę osobę, a tutaj teraz na tę. Tutaj faktycznie Katarzyna Grochola chciała opowiedzieć o jakimś problemie. Udało jej się to bardzo dobrze. Żaden czytelnik nie poczuje się, tak jak powiedziałem, ani przytłoczony, ani umoralniony, ale będzie czerpał radość z tej książki, a przede wszystkim czytelniczki, bo tutaj jednak widać, że Katarzyna Grochola pisze dla swoich fanek. Na pewno jest zdecydowanie mniejszy odsetek facetów. Po lekkim zastanowieniu faktycznie faceci dostali tutaj same negatywne role do odegrania. Jeżeli jakakolwiek kobieta będzie patrzyła na facetów przez pryzmat tej powieści, nie potraktuje tego jak fikcję, to współczuję wszystkim kolejnym facetom, którzy staną na jej drodze. Nawet ten policjant Nathan, który wydawał być się tym jasnym punktem, to jednak nie radził sobie z kobietami i chyba Katarzyna Grochola taki zawarła, nie wiem, chcący lub niechcący przekaz, że faceci po prostu nie potrafią się obchodzić z kobietami. I to jest smutne, bo przecież nie zawsze tak jest. Jeśli chodzi o bardziej doświadczonych autorów, to zawsze obawiam się, w jaki sposób będą do swojej powieści przemycać współczesność. I Katarzyna Grochola dosyć dobrze wybrnęła, bo pewnym wątkiem, o którym nie mogę wam powiedzieć, ale który mi się bardzo spodobał, idealnie w punkt oddała zło, jakie może wyrządzić złe obsługiwanie się z internetem. Wspomina tutaj w swojej powieści też o patostreamach jako sposobie na to, żeby się gdzieś w internecie wybić i że ja temat co nieco znam, bo mieszkałem w jednym mieście, co bardzo znany patostreamer, to czytałem bardzo uważnie. Czy nie padną jakieś dziwne, głupie błędy? Także jestem pełen podziwu i albo to robota dobrych redaktorów, albo pani Grochola ogląda na YouTubie coś, czego nie powinna oglądać. Śmiesznie, bo to chyba ona powinna pouczać mnie, a nie ja ją, ale no cóż, ja to nie taki młody już jestem. Więc tych minusów nie naliczyłem tutaj tak dużo. No, te imiona jakoś nie bardzo mi pasowały, bo mimo, że akcja dzieje się w Warszawie, mamy Natana, mamy Janę, tak, nie przesłyszeliście się, i mamy też Joannę przez jedno N. Zastanawiałem się, czy w głowie wymawiać Joanna, czy Joanna. I ten policjant, no, był też takim policjantem, którego znamy czy z innych powieści, czy z filmów, takim właśnie bardzo prawym i sprawiedliwym, który chciałby dobra dla tego świata, wychodzi jak zawsze i ludzie władzy to są ludzie władzy, no i można się tylko przeciwko nim buntować, ale oni i tak wygrywają. I też dlaczego właśnie nie zakwalifikowałbym tak kategorycznie tej powieści jako kryminał? Bo to zakończenie bardzo przypominało mi powieść obyczajową. Nie chcę powiedzieć, że było sielankowe, ale chyba większość kryminałów odznacza się tym, że te zakończenia najbardziej trzymają nas na bezdechu i czytamy do ostatniej strony, choćby była już późna godzina nocna. Tutaj było takie delikatne rozluźnienie, ale też duży plus, że nie ma zaproszenia do kolejnego tomu. I ja się z tego bardzo cieszę i bardzo dziękuję. No jeżeli już mowa o zarządzaniu portfelami czytelników, to powiem wam, że jakoś tej okładki nie jest proporcjonalna do ceny. Ta książka zasługuje po prostu na nieco lepszą okładkę, nie mówię wizualnie, ale jakościowo. Patrzcie, ja bardzo dbam o książki, które czytam. I ta po jednym czytaniu wygląda tak, jakbym was okłamał i cała moja rodzina ją czytała i nie kupiłbym osobnych egzemplarzy dla nich. No tak, niestety. Pytałem was na Instagramie, co chcecie wiedzieć o tej książce. Pisaliście, że wszystko, ale nie mamy czasu na to, żebym tutaj odstawił audiobooka na żywo. Ktoś z was pytał, że chce po prostu wiedzieć, jakie jest moje zdanie.
wydanie, bardzo mi z tego powodu miło, a część z was po prostu chciała wiedzieć, czy warto wydać na tę książkę swoje ciężko zarobione złotówki. Oczywiście, że tak, ale w przecenie, bo okładka się szybko niszczy. Jeżeli mieliście styczność z twórczością Katarzyny Grocholi, to widziałem, że większość czytelniczek pisze, że daje wyczuć się ten właśnie specyficzny dla niej styl. Powiem wam, że dałbym 4 na 5, 8 na 10. To naprawdę była bardzo dobra książka, mimo tego, że akcja nie goniła na łeb na szyję, to ja czytałem z zapartym tchem. Pewne z tych wątków bardzo mnie wciągnęły, bo właśnie ta wielopoziomowość tej powieści, wiele bohaterek, które miały do czynienia z tym samym problemem, ale w nieco innym wymiarze. Bardzo mi się to spodobało, bo dało mi to ogląd na jeden problem z wielu perspektyw. Dziękuję, że wydawnictwo literackie pozwoliło mi dopchać się jakoś do autorki, żeby nagrać kilka ciekawych ujęć. Oj, posłuchajcie też, ta sama powiedziała o tym, czy ciężko jej było się przerzucić z obyczajówek na typowy, nietypowy kryminał. Było mi tak samo trudno znaleźć się w książce o przemocy albo w książce terapeutycznej. Nie, myślę, że nie potrafię powiedzieć, czy trudniej. Inaczej, ciężej. Na sam koniec, ostatnio coś sprawdziłem i aż 33% z was ogląda filmy, a nie ma subskrypcji. Także koniecznie dołączajcie do nas, klikajcie czerwony przycisk. No właśnie, bo będzie tam milej wszystkim, a przede wszystkim mnie. Podajcie też na mojego Facebooka. Pamiętajcie, że na Facebooku jest także grupa przypisana do niego Okonki w sieci i tam są głosowania, nie głosowania, różne zdjęcia z backstage'y. O Instagramie już wiecie. A, i w komentarzach piszcie koniecznie, czy znacie książki poprzedniej Katarzyny Grocholi i czy jesteście zaintrygowani tą właśnie powieścią. Uważacie, że przydał się ten transfer, takie odświeżenie albo zmobilizowanie innych autorów, którzy już zasiedzieli się w kryminale, żeby skoczyli na wyżyny swoich umiejętności, pokazali, że potrafią pisać o ważnych rzeczach w zajmujący, bystry sposób. Można pisać w bystry sposób. Skoro woda może być bystra, to i pisać można bystro. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.